Tutaj natomiast nie jest zrobione z tego względu, że na jedną pracę nie będę kupował. Te słupki kosztują bodajże 30 do 40 euro za sztukę, także nie ma sensu kupować, po prostu sobie tydzień poczekam i przełożę to deskowanie wtedy z tego miejsca na to. Przytnę praktycznie tylko jedną deskę na wymiar i resztę materiałów użyję bez ścięcia. Jak to mówią, oszczędzają bogaci i nam się opłaci. Tu natomiast można się przyjrzeć temu zbrojeniu bez deskowania. Tak jak widzicie, jako że te pręty dwunastki mają tendencję do uginania się, także sobie wymyśliłem, że jako że ten profil trójkątny jest dosyć sztywny, także on jest poprowadzony znowu przez całą długość tego tutaj specjalnych pustaków betonowych do zalewania. On sobie tu spoczywa na takich dwóch kawałeczkach z prawej i z lewej. No i ten profil blokuje, żeby się to po prostu nie uginało. Jako że zaobserwowałem, że właśnie tu ma tendencję do uginania. Tu jak widzicie, to jest połączone z prętami, które są w słupkach. Tych w słupkach przy krawędziach okien, drzwi, jak to woli. I po prostu potem sobie jeszcze szybko je powiążę. Także to na zewnątrz, pomiędzy trójkątnym a prostokątnym tym wiązaniem, tym zbrojeniem jest, jak tu widzicie. No i to tak jest właśnie w każdym miejscu praktycznie. Tak samo tutaj. Także myślę, że czas zacząć zalewać.